Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Just Ignore Them. Okej, będziemy próbować uciekać z tego, co się orientuję. Przyznaję się bez bicia, że nie mam pojęcia, co dalej mam zrobić tutaj. Bo dziewczyna musi się zebrać, jak rozumiem. Mogę zrobić coś z tym węglem? Cokolwiek? Rzucić tutaj? Nie. To w niczym nie pomoże. Te drzwi są jak gdyby nietykalne. Okej. To co teraz? Bo mam ten nieszczęsny węgiel. Może coś u nas w pokoju. Masz klucz do tego pokoju. Okej, tutaj się pojawiła. Lepiej zobaczę, jak ona się czuje. Mam nadzieję, że Bree będzie tu bezpieczna. Jak dostała się do tych szklanych drzwi, aby je otworzyć? Nie dowiemy się! Bo się teleportowałeś. Jeszcze raz przepraszam za wcześniej. Ewentualnie, wiecie co? Komuś się nie chciało robić animacji. Ale w sumie jestem w stanie to wybaczyć. Jeszcze raz przepraszam za wcześniej. Naprawdę to nie było moją intencją, żeby to tak się stało. W porządku, Mark, naprawdę. Cieszę się, że ktoś powiedział mi prawdę. A kiedy znajdę Billa, połamię mu nogi. I nagram to. I wrzucę do internetu, na te wszystkie straszne strony, gdzie ludzie się tym jarają. Proszę, nie łam moich. Potrzebuję ich dochodzenia. Ha, zabawny jesteś, Mark. Leci na niego jednak. Jednak na niego leci. Nie, twoich nie złamię. Jesteś słodki, więc ci podaruję. Dzięki. Więc skąd jesteś, Bree? Masz dziwny akcent. Ty też. Nie wnikam w szczegóły, ale pochodzę z Anglii. Więc co tu robisz? To daleka droga. Powiedzmy, że to wakacje, które fatalnie się skończyły. A ty dlaczego jedziesz na północ? Wakacje? Bardziej próbuję uciec z domu. Zbyt wiele potworów? Żebyś wiedziała. Żebyś wiedziała. Można tak powiedzieć. Ha, ty naprawdę w nie wierzysz, prawda? Chciałbym powiedzieć, że nie. Ale jak byłem dzieckiem, one żyły w mojej szafie. Więc trudno jest powiedzieć, że nie, kiedy je widzisz od dziecka. Mark? Na pewno nie bierzesz żadnych leków? Och, daj spokój. Okej, więc jeśli jakiegoś zobaczę, to uwierzę. Dobra? Możemy się tak umówić? Nie życzę ci, żebyś jakiegoś zobaczyła. Naprawdę. Do kogo dzwoniłeś tak swoją drogą? O, do przyjaciela. Jakie na imię? Mary. Skąd wiedziałaś, że chodzi o dziewczynę? Zawsze chodzi o dziewczynę. Albo o cycki. Albo o seks. Generalnie we wszystkim chodzi o seks. W sumie, cokolwiek się dzieje, zawsze jest tam jakiś tyłek. Pracuję w restauracji w moim rodzinnym mieście. Możesz użyć mojego telefonu, jeśli chcesz. Tylko się streszczaj. Dzięki. Hello, tu Angie. Hej, tu Mark. O, pan w brązowym płaszczu. Tak, to ja. Czy mogę porozmawiać z Mary? Mark, wiesz, mam złą wiadomość. Mary zmarła dzisiaj rano. Popełniła samobójstwo tutaj w stołówce. Przykro mi, Mark. Dziękuję za informację. I jak poszło?
Mark? Wszystko okej? Tak. Hej, Mark. Kochasz ją? To trudne pytanie. To bardzo trudne pytanie, prawdę powiedziawszy. Nie mam pojęcia, jak się czuje Mark. Nie mam bladego pojęcia, jak się czuje Mark w tej sytuacji. Ale biorąc pod uwagę to, że chciał zaprosić ją na randkę i generalnie codziennie do niej przychodził, to chyba tak. Nie jestem pewny. To znaczy, tak mi się wydaje. Zostawię to tobie, Mark. Okej. Okay. Co teraz? Co teraz? Nie potrzebuję tego. Okej. No stąd nie mogę nic wziąć. Mogę iść do jej pokoju jeszcze w sumie, prawda? Co? Nie wiem, co tu się stało. Czy masz rozwalony silnik? Oh fuck, Bill. Zabrał mój akumulator. Zgaduję, że chce nas tu zatrzymać. Pieprzony gnojek. Muszę naprawić wóz. Potrzebny będzie ci ten wóz, ale zajrzyjmy może do pokoju Bree. Zobaczmy, co tam się dzieje. Pozwiedzajmy. Jeśli w ogóle mogę cokolwiek zrobić. Może mogę użyć tego, żeby wykurzyć Billa z kryjówki. Muszę znaleźć coś, co posłuży za paliwo, plus coś do rozpalenia ognia. To stary kominek. Pewnie spaliłbym całe to miejsce, gdybym go użył. Ale pomogłoby to w rozproszeniu. O, cześć! Gnojek. Aktualnie mam jakieś paliwo. Może to się nada? Okej, to się nada jako paliwo. Teraz tylko coś do odpalenia ognia. Szkoda, że nie palę. Czy Bria nie paliła? Tak w ogóle, dlaczego zostawiłeś gdzieś swoje ostrze od kosiarki? Bo chyba teraz nie jestem w stanie się dostać do kryjówki. Billa, prawda? Nie za wygodnie ci? Lepiej nie będę jej budzić. Ale naprawdę bym wolał, żeby nie spała na go. To takie rozpraszające. I latarka może się przydać. Po co ci latarka? Mam nadzieję, że się nie przebudzi. Albo wyjdę na takiego jak Bill. O ile język polski w tym tłumaczeniu, w sensie gramatyka, jest okej, w miarę, to słówka czasem się upierdzielą, ale chyba przeżyjemy. Dobra, chodźmy podpalić to miejsce. Dobra, użyję tego. Co to za smród? Oby ten chłopak nie rozpalał ognia na górze, bo spali cały motel. No, to powinno go wykurzyć. Okej. Okay. A, jak rozumiem, to mi się jeszcze przyda. No dobra, nie ma go tutaj. W kominku się pali. Mogę teraz spróbować zajrzeć do jego pokoju, co? W sensie do warsztatu. Bo muszę odzyskać swój akumulator. Za skurwiel. Przepraszam. Przepraszam za słownictwo. Tu nie wejdę.
Podpalamy coś? Więcej? Może to się jeszcze do czegoś przyda? Mam nadzieję, że zadziała. Nic tu się nie stało. O? To powinno pomóc. Naprawdę schował go w pralce. Naprawdę. I jest mój akumulator. Bill musiał go tu schować w drodze powrotnej. Jest rozładowany. Świetnie, jak teraz go naładuję? Oj, ktoś tu, że tak powiem, tłumaczył chyba tekst, nie znając kontekstu po prostu. Kable rozruchowe w skrzynce elektrycznej, to pomoże. To chyba najbardziej niekonwencjonalny sposób ładowania baterii. Ale mam nadzieję, że zadziała. Musi. Okej, powinno wystarczyć, żeby odpalić auto. Ty nie ma, ty masz półciężarówkę właściwie. To się chyba tak zwie. No dobra. To wsadzamy to do auta i chyba lecimy po dźwuchę. Czy potrzebujesz trochę więcej energii niż tylko na odpalenie auta? Jak tylko naprawię tę ciężarówkę, spadamy stąd. Okej, budzę Bri i wynosimy się z tego miejsca. Spoko. To idź do niej. I zabierz wszystkie klucze ze sobą. Koniecznie. Zrób mu to świństwo. Podejrzewam, że ma zapasowe, ale zabierz. Okej, Bri, ciężarówka jest naprawiona, możemy odjeżdżać. 12 kanałów i nic, tylko pornografia i jakieś starocie. Racja. Żeby to było chociaż dobre porno. Bardziej martwiłbym się o wydostanie się stąd, Bill wkrótce tu będzie. Dlaczego tak wcześnie ruszamy? Później wyjaśnię, teraz musimy iść. Okej, spakuję moje rzeczy. Ej, tam urocze, Parko. Cholera, to Bill. Chodź tutaj, porozmawiajmy o tym, co narobiłeś. A co narobił? W sumie podpalił pokój. Brea, spakuj się i czekaj na mnie. Kiedy dam ci sygnał, biegnij i nie patrz za siebie. Okej. Synu, mam przez ciebie wiele problemów. Ale nie martw się, jak tylko Ted tu dotrze, zajmę się tobą. I tą ślicznatką też. Wyjeżdżamy, Bill. Nie zatrzymasz nas. Widzisz, nie rozumiem cię. Jak chcesz wyjechać bez akumulatora w samochodzie? Ale widzę, że wziął się ode mnie. Ostrzegam cię, Bill. Wypuść nas, a obiecuję, że przeżyjesz. Czy on jest w stanie nasyłać potwory na ludzi? Kurna, to by był świetny plot twist. Powiedzcie mi, że tak! Proszę, ja chcę, żeby Bob się pojawił i uratował dzień! To super, Bob! Nie? Nie będzie tak? Ty pozwolisz mi żyć? Uwielbiam twoje żarty, synu. Mark, co się dzieje? Tutaj jesteś piękna istotko. Gotowa, żeby się trochę zabawić? Ostatnia szansa, Bill. Przesuń się, synu, a ja ją zastrzelę. Mark, nie! Tato? Co? Tato? To super, Bob! Tak! Tak! Okej! Jest cudownie! Cudownie, po prostu cudownie! Gdybyście jeszcze widzieli, jaki piękny gest przy tym robię. Taki super bohaterski. Jestem szczęśliwa. Piękny plot twist, który oczywiście przewidziałam. Ciekawe tylko, jak ja go przewidziałam. Co to do cholery? Później wyjaśnię, Bri. Musimy teraz iść. Wee.
Nie spodziewałem się tego... niczego z tych rzeczy. Teraz Breeze naprawdę... Co robić? Nie mogę jej zatrzymać przy sobie. Prawda? Okej, Mark, przestań się tłumaczyć. Co tu tłumaczyć? Już wszystko widziałaś. Wiesz, co mam na myśli. Tato? To nic takiego. Ty chyba sobie, kurwa, żartujesz. Tak szybko przedstawiać mnie swojej rodzinie? Właśnie widziałam, jak facet jest zjadany przez potwora. Nie nazwałabym chłopakiem 49-letniego faceta. Mimo wszystko. A ty nazwałeś go tatą? Ach, te kompleksy. Każdy napotkany starszy mężczyzna wydaje się być jak ojciec. Mów, o co tutaj chodzi, albo cię zabiję. Wow, jak agresywnie. Nie sprawdzaj mnie. Okej. Więc tak. On jest, a właściwie był moim tatą. Co? Dlaczego wyglądacie zupełnie inaczej? No wiesz, nie jesteś aż taki blady? Nie masz drurki wystającej z tyłu czaszki? Bo ja nie jestem martwy. Okej, starczy. Ale ja chcę wiedzieć. Nie możesz mnie z tym zostawić bez wyjaśnień. Proszę, Mark, powiedz mi. Dlaczego ona chce tyle o mnie wiedzieć? Niemożliwe, żeby mi się spodobał, nie po tym wszystkim. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że dodaję trochę rzeczy od siebie. Już przestaję. Słuchaj, nie mogę ci nic więcej powiedzieć. Dlaczego? Bo muszę ci to pokazać. Za bardzo otworzyłem się przed tą dziewczyną. Ona za dużo wie. Ona chce o tobie wiedzieć. Wszystko. Nie martw się. Obiecuję. Wkrótce ją poznasz. Więc masz zamiar coś powiedzieć? Mark? Co? Nie. Okej, Mark. Gdzie idziemy? Do miejsca, którego ludzie nie powinni znać. Aha, gdzie to jest? Nowy Jork. Co z tym jabłkiem? Chyba jest zgniłe. To miejsce, gdzie narodziły się potwory. Potwory narodziły się tutaj? Tak. Więc dlaczego idziemy na miejsca, gdzie prawdopodobnie zginiemy? Jestem mężczyzną, który może mi pomóc. I pewnie wytłumaczy ci to wszystko lepiej niż ja. Kim on jest? Nazywa się Dan. Przeraża mnie to, że to jest kolejna męska postać. A jakoś to przeżyjemy chyba. Radzę sobie. Jestem dorosłą dziewczynką i poradzę sobie bez Ksarmego. Chyba, że będą potwory. To wtedy nie. To wtedy musi przyjść i je straszyć. Znaczy, mnie je straszyć. Co? Nieważne. Nazywa się Dan. Dan. Jaki on jest? Nie wiem, nie znam go. Okej, więc idziemy spotkać się z mężczyzną, którego nie znamy, aby uczyć się o potworach. Wiesz, mogę po prostu wysadzić cię gdzieś w Vegas. Nie ma mowy! Chcę odpowiedzi, skoro już mnie w to wszystko wciągnąłeś. Więc jedziemy na twój pogrzeb. Hej, Mark. Jak zmarł twój ojciec? On popełnił samobójstwo. Ach, tak mi przykro, Mark. Jeśli ci to poprawi humor, mój zmarł, gdy byłam mała. Co mu się stało? Wisiał komuś trochę kasy. Był hazardzistą. Sprzedał wszystko, co mieliśmy, żeby spłacić długi. Ale niestety to nie wystarczyło. Zastrzelono go na moich oczach.
To już wiemy, dlaczego jest taka wobec mężczyzn. Nie, dobra, nie będę się doszukiwać psychologicznych problemów u bohaterów. Każdy jakieś ma. Nikt z nas nie jest normalny tak naprawdę, moi drodzy, więc po co się przejmować? Jakim cudem udało się przeżyć tobie? Ukryłam się pod kominkiem w salonie. Jak to pod kominkiem? Jak? Nie zobaczyli cię? Owinęłam się dodatkowo kurtką taty. Przykro mi, to musiało być straszne przeżycie. Hej, takie rzeczy się zdarzają, nie można nic z tym zrobić. Tak, ale zawsze jest jakiś powód. Lepiej już jedźmy, nasz samolot odlatuje za 12 godzin. Masz, za mojego drinka. Serio? Mogłem zapłacić. Nie, jest okej. Masz wymówkę, aby zabrać mnie do łóżka. Wydajesz się naprawdę otwartą kobietą. Wiesz, kiedy jest się nagabywaną całe życie, nie ma się nic do ukrycia. Racja. Dotarliśmy na lotnisko w Vegas. Wiedziałem, że mnie śledzą. Pytanie, czy śledzą go potwory? Czy śledzi go ktoś z organizacji? Bo w jakiś sposób te potwory powstały, tak? To nie jest jak gdyby... Jeśli ktoś o tym wie i te potwory powstały w Nowym Jorku, to znaczy, że to jest jakaś grubsza, większa sprawa, tak? Więc może to jest jakaś organizacja, która go śledzi. Dowiemy się, mam nadzieję. Ale Brie... To dla niej tak wiele. Nie rozumiem. Jak możemy być tak podobni i tak różni jednocześnie? Może to błąd. Będę musiał zdecydować, co z nią zrobić, jak tylko spotkamy się z Dave'em. A nie był to Dan? Czy rozbijemy się w samolocie? Tak, proszę. Jak to też wykraczę, to się uśmieję. Wygodnie, Mark? O, tak, wybacz. Jak udało ci się zdobyć klasę biznesową? Żartujesz? Przecież jestem kobietą. To wystarczy. Aha, rozumiem. Więc powiedz mi, Mark. Magiczna rzecz, której się u nas nie widuje w kraju, czyli puste samoloty częściowo. Ja zawsze jak latałam, to samolot był wypełniony po prostu po brzegi. Brakowało osób stojących tylko. Więc naprawdę tego się nie widuje często. Poza tym, ale w sumie też raz, nie latałam lotami krajowymi. Naprawdę Stany są dużo, dużo, dużo większe od Polski. No te loty krajowe mają jednak większe znaczenie. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko... Mimo wszystko większość samolotów jest zapełniona jednak po brzegi. Więc powiedz mi, Mark. To, o czym wspomniałeś w barze. O twoim ojcu. Tak? Dlaczego mnie okłamałeś? Co masz na myśli? Nigdy cię nie okłamałem. Za kogo ty mnie uważasz? Pytanie tylko, gdzie oni siedzą. To jest ta parka z samego przodu po środku, czy to jest ta parka po środku z tym kolesiem w czerwonym? Ciężko mi powiedzieć. Nie, ja nie. Mark, wiem, kiedy ktoś wygaduje bzdury. Jak zmarł twój ojciec? Mark, koniec z kłamstwami. Okej, ale oczekuję tego samego od ciebie. Jasne. Mój ojciec zmarł przeze mnie. Zabiłem go. Ty? Wróciłem ze szkoły. Usłyszałem krzyki z góry. Wszedłem do pokoju mamy. I widziałem, jak on ją znowu bije. Nienawidziłem, kiedy to robił. Modliłem się, żeby przestał. Ale było tylko gorzej. Więc kiedy widziałem, że znowu to robi, poszedłem do kuchni, wziąłem broń taty
i strzeliłem mu w szyję. Oh fuck! Jakie to popierdzielone! Dlatego to ja się już w ogóle nie spodziewałam. Okej. Nigdy nie chciałem go zabić. Chciałem tylko, żeby przestał. Maharek, nie chcę brzmieć żałośnie, ale... to nie twoja wina. To było jedyne wyjście. No nie do końca. To świadczy bardzo źle o psychice tego dziecka, jakim był Mark, bo wyrósł, mam wrażenie, na jakiegoś sensownego dorosłego mimo wszystko. Ale z drugiej strony, czy to jest wina Marka? To jest wina dorosłych, w których się obracał. Że... to, że tak zareagował, w sumie. Jednak dzieci są kształtowane przez to, co je otacza. Dziecko nigdy nie jest złe, bo tak. Miewają czasem takie tendencje za łzy małe, ale... zazwyczaj, no, jeśli obok jest dobry dorosły, to... nie robią nic źle. Zresztą on też nie chciał źle, tak? Nie wydawało mu się, że zrobi coś bardzo źle. Próbował bronić swoją mamę. Nie zrozumiał tylko, bo nikt go nie nauczył, że broń jest niebezpieczna. I że może zrobić z nią dużo więcej. Coraz więcej, że tak powiem, szokujących wieści. To nie twoja wina. To było jedyne wyjście. Nie. Mogłem wezwać policję. Mama dźgnęła go nożem, żeby wyglądało na to, że mnie zaatakował. Przykro mi, Mark. Nie powinnam była zadawać pytań. Zapomnij o tym. Dobrze było to z siebie wyrzucić. Okej, muszę teraz... Łazienka, Mark. Mam iść z tobą na wszelki wypadek? Wiesz, mogę potrzymać ci torebkę albo popatrzeć. Może następnym razem, dobra? Nie o to mi chodziło. Jasne, tak. Zaraz wracam. Musiałam to dodać. Okej, będziemy kończyć ten... Czy ty masz taśmę klejąca i papierosy? A, bo gramy teraz... Okej, teraz steruję Umbrią. Dobrze, okej. Dobrze wiedzieć. Ale tą przyjemność zostawimy sobie na kolejny odcinek, tak myślę. Dużo fajnych rzeczy się zadziało w tym. Oj, dużo. Dobrze, dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.